dzisiaj rano to 136 kilometr i jak ruszyłem po siódmej, przed pół do ósmej, płynąłem cały dzień, zatrzymałem się dopiero tam 10 kilometrów wcześniej, przepłynąłem 40 kilometrów i nie spotkałem nikogo, żadnych ludzi na brzegu, żadnego rybaka. No gdzieś minąłem barkę, jak żwir wybierał dźwig, ładował do barki. A tak całkowicie samotnie. Zato ptaków pięknych, mnóstwo. Czaple co 5 minut. One biedne, zamiast popatrzeć na mnie i poczekać, to one odlatują i przelatują 50 metrów do przodu, siadają i potem znowu 50 metrów do przodu. No nie, może nie nauczyły się jeszcze, albo rozsądku im brakuje. Ale widziałem zimorodkę albo kraskę. Taki dosyć duży ptak, taki wielkości szpaka, nawet może troszkę większy i cały pięknie, tak jak ta łódka takiego koloru na grzbiecie, albo jak ogon sesji, prześliczny. I widziałem jakiegoś brodźca takiego na długich nóżkach, no może nie bardzo długich, ale znacznie dłuższych niż u wróbelka. Fajny ptaszek był. I widziałem czarny, bo czarnek. Przepraszam, jeszcze kaszlę. Czarnego bociana i mi się wydaje, że widziałem białe czaple, ale nie wiem. No wszystko inne to są pospolite ptaki, to już nie wymieniam. Bardzo pięknie i ta rzeka jest taka niebywała, jak już tych wody przybyło z Dunajca. Tak niezwykły żywioł. Jest bardzo wysoka woda w tej chwili. Jak się płynie i sunie, i wiatru nie ma w twarz, bo tak też mi się zdarzyło, wtedy łódka chodzi na boki, trzeba ją pilnować mocno i więcej pracować wiosłem, ale jak i tak nie ma wiatru, jak tak się płynie, no ja to dokładam ze 2 kilometry do nurtu, a nurt pędzi pewnie 4 do 5 kilometrów na godzinę przy takim wysokim stanie. Wtedy jak mijam jakieś bliskie punkty odniesienia, groble albo przy brzegu płynę, no nie jest źle. Patrzę, jak śmigam. Bardzo mi się to podoba. Jestem poza tym zupełnie zaskoczony kondycją. Bo co ja ćwiczyłem? Troszeczkę. A pochorowałem się przed podróżą. I dzisiaj przez 6 godzin prawie bez przerwy wiosłowałem. I żyję. To znaczy, jest zapowiedź, że dalej też będzie fajnie. No ale respekt to cały czas, a teraz to już zupełnie. W Krakowie to była ta jednak wisełka, a tutaj to jest kawał rzeki. Dobrze, że mi się trafił taki duży nurt. No i ten majestat się zrobił, bo od brzegu do brzegu jest naprawdę daleko, a jak przecinam nurt i środkiem płynę, czasem środkiem jest wygodnie, bo też korzystam, jak idę za nurtem, jak jest za kole, no to idę po tym zakolu, bo tam niby dalej, ale przecież dużo, dużo szybciej. Mniej się człowiek męczy. Czasami jak jest jakieś jeszcze takie przewężenie gdzieś, coś, groble i ograniczają ten główny nurt, to ja muskam tym wiosłem wodę, a jednak pędzi łódka. Także na razie jest trzeci dzień zachwytu. Zobaczymy, jak